Okej, jesteśmy już po turnieju Pro Boot Cup, poznaliśmy zwycięzców, ze mną Marcin Łazowski, koordynator szkolenia U6 do U13 w Pogoni Szczecin. Marcin, gratulacje. Jak oceniasz turniej, poziom turnieju, no i samą grę twojej drużyny? To jakby na wstępie dziękujemy bardzo za gratulacje, bo to jakby jest efekt roboty wszystkich ludzi w Akademii, przede wszystkim tych chłopaków, którzy tutaj dzisiaj przez trzy dni, bo rozpoczęliśmy pobyt warsztatami, przez trzy dni tutaj się kapitalnie zaprezentowali. Poziom bardzo wyrównany, mam tą możliwość, bo miałem zaszczyt być w zeszłym roku, więc muszę powiedzieć, że ten poziom z roku na rok się podnosi, co nas cieszy. No wygraliśmy większość spotkań, ostatnio zremisowaliśmy, ale tak naprawdę nie były to spacerki, bo w każdym meczu trzeba było pokazać umiejętności, wznieść się na wyżyny. Także dla nas to jest kapitalna wartość szkoleniowa. Oczywiście świetnie się takie rzeczy mówi po wygranym, bo to na pewno bardzo, bardzo smakuje. Natomiast taki bagaż doświadczeń dla tych chłopaków i to wielorakich doświadczeń, doświadczeń piłkarskich, ale też i emocjonalnych. Goniliśmy wyniki, rzuty karne. To wszystko powoduje, że oni po tym turnieju na pewno stają się lepszymi zawodnikami. Marcin, bo czeka Was dzisiaj długa podróż jeszcze do Szczecina. Nie chciałbym się tutaj długo zatrzymywać. Dla nas moment był szczególny. Finał Beniaminek z Pogonią. Jak już na chłodno oceniasz ten mecz ostatni? Tutaj przypomnę wynik 3-3 i w karnych wygrana Pogoni Szczecin. No kapitalne spotkanie i to takie mecze pokazują, że czasami odległości przy okazji turnieju nie grają roli, bo tu dzisiaj bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że dla tego jednego spotkania warto było tutaj jechać tyle kilometrów. Piękna dramaturgia, dużo umiejętności, dużo walki, ale przede wszystkim fajnej gry z obu stron. Beniaminek zaprezentował się naprawdę fantastycznie w całym turnieju, to była taka wisienka na torcie. My, no taką wolą walki, determinacją tym, na czym stawiamy na Akademii, czyli taką dużą intensywnością gry bez straty wiary, że można wynik odmienić. Doprowadziliśmy do wyrównania. Rzuty karne to wiadomo loteria, ale dzisiaj takie doświadczenie i spokój gdzieś było po naszej stronie. Natomiast jeszcze raz wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy tutaj kapitalną robotę wykonują w Beniaminku i to bez cienia jakiejś kurtuazji. Naprawdę było kapitalne spotkanie i jeszcze raz podkreślę, że dla takich meczów warto przyjeżdżać tyle kilometrów. No cóż, dla nas jest to również ogromne wyróżnienie, móc grać z takimi drużynami jak Pogoń Szczecin. Bardzo się cieszymy, że takie drużyny do nas przyjeżdżają i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz nas odwiedzicie. A korzystając z okazji, życzę Wam powodzenia i samych sukcesów. Jasne, my oczywiście dziękujemy już dzisiaj, jeżeli czujemy się zaproszeni na przyszłoroczną edycję, to już dzisiaj możemy potwierdzić, że na pewno będziemy i też w imieniu wszystkich osób z naszej Akademii życzymy wszystkim kibicom, sympatykom, trenerom i zawodnikom Beniaminka szczęśliwego nowego roku, przede wszystkim wesołych świąt, które przed nami. Również wzajemnie wesołych świąt. Dziękujemy, Marcin. Dziękuję.